Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysek. Witam Was w kolejnym odcinku wirtualnej pracowni plastycznej Siemianowickiego Centrum Kultury. Dzisiaj na warsztat weźmiemy bardzo prostą i efektowną technikę mozaikę z papieru. A czym w ogóle jest mozaika? Mozaika to bardzo stara technika, która powstała już w starożytności. Polega ona na tym, że wybrany wzór układa się z kawałków szkła, kamieni, odpadków rzeźbiarskich czy ceramicznych kafli i łączy się to za pomocą zaprawy, a na końcu fuguje. Najstarsze mozaiki pochodzą z Mezopotamii i starożytnej Grecji, ale ta technika przetrwała do dziś. Początkowo wykorzystywano ją do zdobienia sklepień, ścian, posadzek, a teraz wykorzystuje się ją również do ozdabiania mebli, na przykład blatów stołów. Oczywiście nie będziemy używać zaprawy ani fugi do zrobienia naszej mozaiki, tylko zainspirujemy się jej formą. A wykorzystamy to, co pewnie każdy z Was ma w domu. Przygotujcie sobie kolorowe kartki papieru, sztywniejszą kartkę lub tekturkę, do której wszystko przykleicie, nożyczki, ołówek do naszkicowania wzoru i klej. Zatem przystępujemy do pracy. Na początek to co najważniejsze, czyli pomysł. Wymyślcie sobie wzór, jaki będziecie robić. Na pierwszy raz proponuję coś prostego, z małą ilością szczegółów. Jeżeli już wiecie, co będziecie robić, wiecie też, jakie potrzebne Wam kolory. Weźcie te kolory papieru i potnijcie go na małe kawałeczki. Kolejny etap naszej pracy będzie polegał na tym, że musimy teraz cały nasz wzór powyklejać tymi ścinkami papieru. To, co jest najistotniejsze w mozaice, to przyklejając kawałki, musicie zachowywać między nimi minimalny odstęp. Dużo prościej jest posmarować sobie fragment, który będziemy wyklejać i przyklejać do niego małe kawałeczki, niż smarować każdy kawałeczek osobno. Prezentuje się gotowa praca. Co prawda technika jest bardzo pracochłonna, ale warta zachodu. A może znajdą się tutaj jeszcze jacyś dorośli chętni podjąć to wyzwanie.